42-letni mężczyzna zgwałcił 13-latkę. Do takiego zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę nad Wisłą. Jak się okazało, dziewczyna znała sprawcę, który został już zatrzymany. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Tczewie. Prokuratura rejonowa w Tczewie prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia przemocą małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego, czyli przestępstwa z artykułu 197, paragraf 1 i 3 punkt 2 kodeksu karnego. Do zdarzenia doszło w niedzielę, czyli 26 czerwca w okolicach godziny 16 na terenie Tczewa, niedaleko bulwaru nad rzeką Wisłą. Pokrzywdzona to 13-letnia dziewczynka, natomiast sprawca to 42-letni mężczyzna, również mieszkaniec Tczewa. Sprawca został zatrzymany dzień po zdarzeniu i w tej chwili już odbyło się w dniu 29 czerwca posiedzenie aresztowe i Sąd Rejonowy w Tczewie zastosował wobec tego mężczyzny tymczasowe aresztowanie. A na czym polegać będzie teraz śledztwo? Śledztwo będzie polegało na zgromadzeniu materiału dowodowego, pełnego materiału dowodowego, aby potwierdzić okoliczności tego zdarzenia i winę sprawcy, a to będzie polegało m.in. na przesłuchaniach świadków i również uzyskaniu szczegółowych opinii z zakresu biologii i innych dziedzin kryminalistyki. A czy podejrzany przyznał się? Można powiedzieć w ten sposób, że pomijając pewne okoliczności, którym zaprzecza albo podaje odmiennie, to co do zasady przyznał się, że do takiego zdarzenia doszło.